Dobry wieczór, drodzy słuchacze. Witamy serdecznie w Klagę Małe TV na ścianę Żalów TV. Dzisiejszy artykuł mówi o nowym centrum do celów szpiegowskich na pustyni Utah. W ukryciu przed światową publicznością USA amerykański wywiad NSA buduje w pustyni Utah olbrzymie Centrum Nadzoru i Szpiegostwa. Celem jest zapisanie i odszyfrowanie rozmów telefonicznych, jak i komunikacji internetowej w e-mail na całym świecie za pomocą komputerów o wysokiej wydajności. Dodatkowo mają być zapisywane dane osobowe z Google i z innych danych cyfrowych w celu ich wykorzystania w razie potrzeby. Naturalnie agenci kierują szczególną swoją uwagę na wyszpiegowaniu danych bankowych, komunikacji pomiędzy rządami i władzami, jak również pomiędzy gospodarką i wojskiem. W takim wypadku stwierdzamy, że w tym systemie nie zachowuje się żadnych dat prywatnych. I tak możemy tutaj zacytować wypowiedź byłego pracownika NSA: Nie brakuje nam dużo do państwa totalitarnego. Alarmującą dla nas jest wiadomość, że niemiecka telekomunikacja chce zrezygnować ze swojej niezależnej sieci telefonicznej i przejść na łącze internetowe. W tym wypadku byłoby możliwe na całym świecie podsłuchiwanie każdej rozmowy telefonicznej. Życzymy Państwu dobrej nocy. Do usłyszenia.